Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj wtorek. Posłuchajcie fragmentu z mądrości Syracha. Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych w kolejności pochodzenia. Ci są mężami czcigodnymi, których dobre czyny nie zostały zapomniane. Pozostały one wraz z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to trzyma się przymierzy, a dzięki nim ich dzieci. Potomstwo ich trwać będzie na wieki, a chwała ich nie będzie wymazana. Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadać będą ich mądrość, a zgromadzenie głosić ich chwałę. Dzisiaj w liturgii Kościoła wspominamy święte małżeństwo Joachima i Annę, czyli rodziców Maryi. To ten fragment zaprasza nas do tego, by uwielbić w Bogu naszych przodków, naszych rodziców. Niewiele wiemy o rodzicach Maryi, ale gdy patrzymy na ich córkę, możemy zobaczyć, jakimi byli rodzicami. Ja często, patrząc na dzieci moich przyjaciół czy znajomych, obserwując, jak do siebie się zwracają, jak do siebie mówią, od razu wiem, jaka jest relacja pomiędzy ich rodzicami. Te dzieci są kalką ich miłości. I to jest niesamowicie piękne. To jest niezwykle ważne, jakimi jesteście rodzicami dla swoich dzieci. Co im przekazujecie? Myślę, że nie trzeba tego nikomu tłumaczyć, jak bardzo odciska się życie rodziców w życiu ich dzieci. Dziękując dzisiaj za świętych Joachima i Annę, rodziców Maryi, dziadków Pana Jezusa, możemy podziękować za naszych rodziców i naszych dziadków i pomyśleć, jakimi oni byli osobami, co dziedziczymy po nich, co dostrzegamy w ich życiu, co było znaczące dla nas, co w dobry sposób wpłynęło na nasze życie. Pozostańmy dzisiaj z tymi pytaniami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.